Że jest ok. A przed nami to najważniejsze biegowe wydarzenie drugiego dnia halowych mistrzostw Polski. Wczoraj tak czekaliśmy na Ewę Swobodę, a dzisiaj czekamy na ten finał z czterema aniołkami, bo oczywiście nie ma kontuzjowanej Małgosi Hołub-Kowalik, nie ma Korneli Lesiewicz, która też miała pewne zmęczeniowe historie i ostatecznie postanowiła nie startować, a przecież to młoda, zdolna dziewczyna. Anna Kiełbasińska, po igrzyskach rewelacja, drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na stadionie 20-38, 50-38, no a potem rekord Polski pod dachem 51-10. Justyna Święter-Setic, ona broni tytułu, no i ona jest w świetnej formie, ten piąty tor doskonały. Iga Bagwar-Witan może z tych czterech aniołków jest w tej chwili relatywnie najsłabsza, ale na czwartym torze Natalia Kaczmarek, gdyby to był piąty tor, nie zawahałbym się powiedzieć faworytka, ale skoro jest trzeci, Aleksandra Gaworska, pamiętają Państwo tę drobną, ale niezwykle ambitną zawodniczkę, choćby z Mistrzostw Świata w Londynie, gdzie była w sztafecie, która zdobyła medal. Kinga Gacka, 20-latka, BKS Bydgoszcz, 52-99, a więc już też dobry rekord życiowy w tym roku osiągnięty poniżej 53 sekund. Anna Kiełbasińska na najbardziej wysuniętym szóstym. Justyna Święter-Setic za nią pobiegnie. Iga Baumgart z kolei będzie Justynę ścigała, a Natalia Kaczmarek wszystkie trzy swoje koleżanki ze sztafety. W sztafecie mierzymy nawet w złoto, ale najpierw rozegrajmy tę bitwę czterech gracji, tę walkę. No i pięknie wystartowały. Oczywiście Anka Kiełbasińska, sprinterka, pociągnęła szybko. Natalia dogoniła Igę już momentalnie na tym trzecim torze. Anka bardzo szybko, Justyna trzyma chyba swoje tempo. Natalia stara się to nadrobić, że jest na trzecim torze. Teraz przy zbiegu dużo będzie zależało. Anka zbiegnie pierwsza, Justyna druga, Natalia trzecia. Teraz bardzo jednak Natalia druga. To jest ważny moment. Justyna próbuje po zewnętrznej, nadrabia dużo Justyna, ale czuje się mocna. Przeciwległa prosta. Anka troszkę, Kiełbasińska jakby spłabła. Justyna po zewnętrznej, ale nie zdąży przed wirażem. Musi poczekać. Weszła na drugą pozycję. Natalia jest na wewnętrznej, trochę zamknięta. Anka wciąż prowadzi, ale czy wystarczy jej sił? Kiełbasińska nie. Justyna Święty. Natalia po zewnętrznej. Justyna będzie mistrzynią. Druga Anna Kiełbasińska. Trzecia Natalia. 51-06 jest rekord Polski. Odzyskała rekord na Justyna Święty. Ale jaki to jest rekord Polski pobiegany po drugim torze. To, co się stało, ten scenariusz tego biegu był chyba najbardziej niekorzystny dla Justyny Święter-Setic. Wystartowała fenomenalnie Ania Kiełbasińska. Te pierwsze 200 metrów jest najlepszą sprinterką, jest najmocniejsza i najszybsza. No i później, co się stało, wykorzystywała lukę Natalia Kaczmarek, natomiast Justyna nie chciała ryzykować. To był odważny ruch. Od razu uciekła na zewnętrzną stronę bieżni i nadrabiając trzymała cały czas bark prowadzącej Ani Kiełbasińskiej na końcu. 51-04 na 04, ależ to będą wyniki, bo też myślę, Natalia Kaczmarek i Ania Kiełbasińska to będą rezultaty w granicach 51-kilkunastu, bo tam nie było jakichś wielkich przerw. 1:20 Ania, więc po tej kontuzji zaledwie 10 wolniej od poprzedniego jej rekordu Polski. No i trzecia będzie z bardzo podobnym rezultatem. Rekordem życiowym też 51-24. 51-15 miała, przepraszam. No ale ze świetnym rezultatem Natalia Kaczmarek. Mamy tę trójkę mocną. Więc jednak w tych analizach przedstartowych wyszło, że Justyna Święter-Setic. A rzeczywistość okazała się dla niej oczywiście na końcu dobra, ale przebieg wydawał się fatalny. No przebiegła za 404 metry, albo tutaj 406. Zobacz, taktycznie idealnie wykorzystała tę wolne miejsce Natalia Kaczmarek. Wcisnęła się za Anię Kiełbasińską, a Justyna niesamowicie odważnie, no bo teoretycznie mogłaby zejść do wewnętrznej krawędzi bieżni. Gdzieś by była trzecia przez pewien moment, no, ale by to ją wybiło istotnie z rytmu. Więc nie zrobiła tego, uciekła na zewnętrzną. Właściwie cały dystans po drugim torze. Tutaj trzyma mocno Ania Kiełbasińska. Justyna znowu nie może dojść do wewnętrznej krawędzi bieżni. Zobacz, cały czas po drugim torze
pokonuje dwa łuki, pełne dwa łuki po drugim torze biegła. I Natalia, która musiała aż tam od wewnętrznej, tak, której trzymała się, zejść na zewnętrzny tor. Dużo straciła Natalia w tym biegu. Dużo straciła dlatego, że starając się nadrobić niekorzystny tor trzeci, straciła nieco siła. Jej to pierwsze ogrążenie sporo ją kosztowało. Przy innym rozkładzie torów pewnie byłoby dla niej wygodniej, ale było jak było. To była konsekwencja biegów eliminacyjnych. Justyna wygrywa, bije rekord Polski, odzyskuje dla siebie ten rekord. Odbiera go Ani Kiełbasińskiej, która zdobywa srebro. Trzecia Natalia, czwarta Iga Baumgart z dobrym czasem, 52-10. To nie jest daleko od rekordu życiowego Igi Baumgart. Tak, tak. A więc wszystkie cztery aniołki są w świetnej formie. Pozdrawiamy Małgosię Hołub-Kowalik, pozdrawiamy Kornelię Lesiewicz, których tutaj nie ma. Piąta Kinga Gacka, 53-19, szósta Ola Gaworska.